1999 roku, w 2000 to były marzenia, które teraz stają się faktem. A to były lata, kiedy byłam zastępcą burmistrza i oglądaliśmy na mapie, jak mogłaby wyglądać autostrada, bo wtedy to były plany właśnie budowania autostrady. Wtedy były rozmowy samorządowców, powstającego wtedy powiatu. A dzisiaj to naprawdę dla mnie wzruszająca chwila posła, który o to walczył, że właśnie jest skierowany wniosek, jest skierowana decyzja do tego, żeby był przetarg. Są pieniądze przywiezione, to ponad 3 miliardy złotych. Możemy sobie wyobrazić, że to są ogromne pieniądze przywiezione. No gdzie? Do powiatu kamiennogórskiego. Takie pieniądze, które właśnie będą zużyte na realizowanie, zużyte, no, one będą wykorzystane, dobre słowo, wykorzystane na wybudowanie tej drogi. Drogi, która jest wyjątkowo trudną drogą w realizacji, też trudną pod względem finansowym, dlatego że to będzie najdłuższy tunel w całej Polsce. Będzie budowany najdłuższy, najdroższy tunel w całej Polsce i to są te nasze smaczki lokalne. Natomiast ja mam świadomość jako poseł, że to jest sprawa niezwykłej wagi, jeśli chodzi o rozwój gospodarczy Polski, bo jest to droga, która wreszcie będzie łączyć północ z południem Polski i południem Europy. To jest niezwykłe, ma znaczenie dla transportu, dla polskich portów i to było zawsze strategicznym planem naszego rządu i jestem bardzo szczęśliwa, że mogę powiedzieć, że rząd Beaty Szydło, w tym mój rząd, spełnia obietnice, dotrzymuje zobowiązań i dotrzymuje zobowiązań właśnie w sprawie budowy drogi, szczególnie tej drogi, o którą od lat walczyłam, 8 lat, gdy byłam w opozycji, walczyłam, pisałam różnego typu wnioski, petycje, zbieraliśmy podpisy, żeby, bo ta droga została wycofana z realizacji. Przypomnę, że ona w 2006 była na liście indykatywnej projektów, które nasz rząd uważał za najważniejsze. Później ona zniknęła, ta droga, no i teraz musieliśmy od początku to wszystko zabiegać, bo nie, wiele osób będzie się próbowało pod to podpiąć. My tutaj, nie, to się zaczęło teraz. W 2006 roku to była droga bardzo ważna w rządzie Jarosława Kaczyńskiego, a w tej chwili w lutym 2016 roku, przypomnę, w Kamiennej Górze spotkał się minister infrastruktury ze strony polskiej oraz minister ze strony czeskiej, odpowiednik naszego ministra infrastruktury i tam podpisano porozumienie, deklarację, że będzie ta droga budowana, że Czesi przyspieszą realizację tak, żeby się te drogi zbiegły, bo wtedy to ma sens. No i co się okazało? 2 lata zabiegów i w zasadzie Czesi są już, też to realizują, a my kierujemy wniosek, mój rząd, którego jestem w składzie, kieruje to do wykonania. Oczywiście sprawa rozwoju Polski jest bardzo ważna, ale jest to niezwykle ważne dla naszego regionu. Ja pamiętam to spotkanie w Muzeum Kamiennogórskim, kiedy niektórzy dziennikarze też mówili, że to jest tylko show i z tego nic nie będzie, a ja wiedziałam, że to jest dla mnie jakby podstawowa obietnica, którą dałam mieszkańcom naszego regionu, a szczególnie mieszkańcom Kamiennej Góry i ja to stanę na głowie, żeby to spełnić. Jeszcze były takie momenty trudne, bo okazało się, że z tego programu europejskiego Łącząc Europę no nie dostaliśmy funduszy, więc był to moment taki dla mnie smutny, ale mocno naciskaliśmy wszyscy posłowie ministra Adamczyka. No i okazało się, że jak nie z tych pieniędzy, to z innych, ale ta droga będzie robiona i jest robiona. I rzeczywiście jest to historyczna chwila, ponieważ wreszcie skończona droga z północy na południe, w ogóle jeśli chodzi o Polskę. No i chyba najważniejsza inwestycja, najważniejsza inwestycja, największe pieniądze, jakie przyjdą do powiatu kamiennogórskiego. I myślę, że mogę być zadowolona, mogę powiedzieć, że jestem z tego powodu bardzo szczęśliwa, że to się udało zrealizować. Na spotkaniu też z ministrem infrastruktury był starosta powiatu kamiennogórskiego Jarosław Gęborys, który ze mną był na spotkaniu przed spotkaniem z 2 ministrami i tam mocno naciskaliśmy na ministra Adamczyka, żeby to, ta droga, że musi być realizowana i wtedy mówić, dobrze, szybko robimy spotkanie w Kamiennej Górze z ministrem Czech. Wczoraj był też na spotkaniu z prezesem specjalnej strefy ekonomicznej, bo przecież, żeby strefa się rozwijała, ale tak naprawdę, żeby powstawały tam istotne i atrakcyjne miejsca pracy dla mieszkańców regionu, nie tylko Kamiennej Góry. Żeby Kamienna Góra się rozwijała, to ta droga ma fundamentalne znaczenie i cieszę się z tego. Oczywiście trzeba czasu, bo przetarg musi być ogłoszony.
później wszystkie projekty dokończone, które mają istotne znaczenie. Zakończenie 2023 rok, ale już lada moment ta droga będzie realizowana, budowana, miejsca pracy. To wszystko się będzie działo, ona będzie w dwóch etapach. Pierwszy etap będzie trochę wcześniej, ja mówię o ostatecznym zakończeniu, ale pierwszy etap, bo to będą na dwa etapy, to jest 31 kilometrów, jeżeli dobrze pamiętam, to są dwa etapy tej drogi. Pierwszy będzie chyba dwa lata wcześniej, a 2023 absolutne zakończenie drogi. To jest bardzo rzeczowa, konkretna informacja dla wszystkich, a szczególnie dla mieszkańców powiatu kamiennogórskiego i tu chcę bardzo chcę powiedzieć, że to jest bardzo, bardzo dla nas ważne. Pani minister, pani użyła sformułowania niemalże stanęłam na głowie, żeby te inwestycje doprowadzić do końca, ale ja sobie myślę, że nie musiała pani tak do końca stawiać na głowie, ponieważ wiem, że pani premier Szydło bardzo też zależało na tej właśnie inwestycji i tutaj razem działałyście w porozumieniu. Znaczy, myślę, że stawanie na głowie jest pewną przenośnią, ale bardzo mocno zabiegałam, zabiegała też pani minister Witek, zabiegali wszyscy posłowie. My, oczywiście tych dróg do dokończenia północ-południe, bo one są po prostu zaniedbane w Polsce. Proszę zwrócić uwagę, że nie ma w Polsce zakończonych dróg szybkiego ruchu wiele północ-południe, takich łączących północ Polski z południem Europy. To jest rzeczywiście zastanawiające. Zastanawiające jest, dlaczego S3 była wstrzymywana i ruch szedł po stronie niemieckiej. Łącząc porty niemieckie z południem Europy, można się rzeczywiście nad tym wszystkim zastanawiać i rzeczywiście i pani premier Beata Szydło i pan wicepremier Morawiecki powiedział w planie odpowiedzialnego rozwoju, że te drogi szybkiego ruchu łączące północ z południem Europy, południem Polski, a zatem z południem Europy są bardzo ważne i strategiczne, ale się cieszę, że te pierwsze takie istotne pieniądze, jedne z pierwszych poszły tutaj, więc myślę, że mocne zabieganie posłów dolnośląskich, posłów ziemi jeleniogórsko-legickiej miało ogromne znaczenie. No i oczywiście jest to wielka zasługa rządu. To, co powiedziałam, no premier Beata Szydło, rząd Prawa i Sprawiedliwości dotrzymuje zobowiązań i to widzi też i Kamienna Góra. S3 dla Kamiennej Góry, strefy, specjalnej strefy ekonomicznej małej przedsiębiorczości, to praktycznie największy impuls do rozwoju. Mówi się, że połączenie drogowe to płuca dla gospodarki. W przypadku tego regionu jest to bardzo ważne. Strefa kamiennogórska praktycznie obchodzi 20-lecie. Funkcjonujemy na obszarze 15 gmin, 9 powiatów. I z perspektywy tych 20 lat widzimy, że jedne podstrefy rozwijają się szybciej, inne wolniej. Co jest powodem? Główna przyczyna, główny stymulator rozwoju to jest dobra komunikacja, której zabrakło tutaj w powiecie kamiennogórskim. I dla nas to jest ogromna nadzieja. Pamiętamy, że powiat kamiennogórski to jest przejście graniczne z Lubawką. I dzisiaj jest tak, z powodu jakości drogi, czyli warunków technicznych drogi, że ruch ciężarowy nie może przekraczać tego przejścia w Lubawce. W momencie, kiedy powstaje S3, ruszają ciężarówki. Państwo wiecie, że ciężarówka to jest biznes, to jest rozwój, to jest życie gospodarcze. Do S3 można podejść jeszcze zupełnie inaczej, historycznie. I tak się złożyło, że, znaczy może inaczej, te 20 lat rozważań nad strefą, przepraszam, nie strefą, tylko S3, sprowadzało się do planów. Było tym bardziej gorąco, im bliżej wyborów. Przypominam Państwu, że strefa miała być, przepraszam, ciągle strefa, droga S3 miała być oddana na euro. Euro 2012. Tak jak wcześniej powiedziałem, ta historia ma swój rodowód praktycznie od 2000 roku i taka mała satysfakcja, bo wówczas byłem burmistrzem Kamiennej Góry razem z panią obecną, panią minister Marzeną Machałek. Pamiętam spotkania, kiedy żeśmy przekształcali 371 w drogę krajową, czyli dzisiejszą piątkę z Lubawki do Gdańska. Musieliśmy wytyczać ślad w planie miejscowego zagospodarowania przestrzennego po to, żeby ta S3 w perspektywie powstała. Wówczas nie wszyscy nam wierzyli. Chociaż były dowody naszych działań, był miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, było szereg spotkań, było przekształcenie w konsekwencji 371 w krajową piątkę. Dzisiaj satysfakcja polega na tym, że
S3 rusza do przetargu. Co to oznacza? Tryb przetargowy ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, kto, jaki wykonawca tą potężną inwestycję będzie wykonywał. Inwestycje za 3,2 miliarda złotych, potężne pieniądze. Inwestycja ma być zakończona do roku 2023, czyli mówimy już o kompletnym oddaniu S3 ze Świnoujścia po Lubawkę. Oczywiście te odcinki nasze, czyli mówiąc nasze, myślę o odcinku od Bolkowa do Lubawki. Tu będą dwa węzły. Pierwszy będzie od Bolkowa do Kamiennej Góry i później od Kamiennej Góry do Lubawki. To jest odległość 31,8 km. Na tym odcinku będzie potężny tunel 2300 metrów. Jeden tunel i drugi mniejszy 320 metrów. Czy będzie to największy tunel w Polsce? Stąd ta inwestycja będzie, jest taka droga. Mówię, no nie mogę w tym momencie nie dziękować pani Marzenie Machałek. Właściwie za tą taką inicjatywą od ratusza, kiedy była samorządowcem, kiedy angażowała się w budowę. Dzisiaj, kiedy poprzez sprawowane funkcje i posła tego regionu i dzisiaj wiceministra, że dla niej było to tak bardzo ważne i organiczne. Z powodu takiego ludzkiego, no może mieć wielką satysfakcję, po ludzku wykonała bardzo dobrą zadanie. Duże, mocne, silne, dla dobra przede wszystkim i ludzi, i regionu, czyli tak widzimy dobre sprawowanie funkcji. Ale wrócę jeszcze do inwestycji, czyli myślę, że ten odcinek z Bolkowa do Kamiennej Góry, on będzie dużo wcześniej oddany, czyli 2021 rok, drugi początek, dlatego że pamiętajmy, że trzeba będzie zrobić jeszcze od węzła Kamienna Góra Południe, następny do Lubawki. Jeżeli ministerstwa, mówię to za ministrem Adamczykiem, planuje termin ostateczny 2023, to połowa do Kamiennej Góry tego odcinka musi być przynajmniej z półtorarocznym wyprzedzeniem. Dla ludzi, oprócz tego, co powiedziałem, z punktu widzenia gospodarki, czyli ruszy inwestycja, znajdą się miejsca pracy. Tych miejsc będzie bardzo dużo. Pamiętajmy, że to będzie potężna, potężna inwestycja. Czyli na etapie procesu inwestycyjnego myślę, że nie powinno być kłopotu z pracą na terenie całego powiatu kamiennogórskiego. Następna rzecz istotna, już obserwuję zainteresowanie potencjalnych inwestorów terenami przelegającymi. I to jest też dobra sytuacja. Widzimy Państwo, że w Nowogrodzcu, kiedy te tereny były zmasowane, było 150 hektarów i była dobra komunikacja z granicą niemiecką, tamten inwestor chętnie lokował się. Panie prezesie, to jest niewątpliwie jedna z największych inwestycji nie tylko całego regionu, ale całej Polski. Mówię chociażby o tych najdłuższych w Polsce tunelach. Jest to inwestycja rangi rządowej. Pani premier Szydło wielokrotnie mówiła o tym, że trzeba skomunikować dobrze północ Polski z południem. Do tej pory to się nie udawało. Ta droga wpisuje się w to, o czym właśnie mówiła pani premier. Proszę Państwa, pani redaktor, S3 to niewątpliwie ogromny sukces rządu. Gdyby nie było pieniędzy deklarowanych przez rząd polski, do realizacji tej inwestycji nigdy by nie doszło. Pamiętajmy, wcześniej był złożony wniosek do CEF-u. To było źródło środków unijnych. Nie otrzymaliśmy tych środków, pomimo negatywnie zweryfikowanego wniosku. Obecny rząd zdeklarował, że pomimo tej trudnej dla nich sytuacji znajdzie pieniądze w budżecie państwa. I tak się stało. Tu wielki ukłon zarówno w stosunku do pana ministra
infrastruktury budownictwa, pana Adamczyka, posłów ziemi i naszych ministrów, przede wszystkim pani Witek, pani Machałek, dla ministra Schmidta. Tu jest cała grupa ludzi, którym naprawdę zasługują na podziękowanie od mieszkańców naszego regionu. Ja myślę, że w ich imieniu to czynię. Bez ich działań tej drogi by na pewno nie było. Nie tylko pani poseł Marzena Machałek, nie tylko ja, ale myślę wszyscy mieszkańcy powiatu kamiennogórskiego i okolic, no bo ta droga przecież też będzie nie tylko mieszkańcom powiatu służyła, czekali z utęsknieniem na tą decyzję, która spowoduje, że w końcu tutaj powstanie droga S3. W końcu to nastąpiło, bo to spotkanie piątkowe, o którym mówimy, to był przecież akt skierowania tej inwestycji do przetargu, więc jesteśmy na etapie już wyboru wykonawcy, więc praca ruszyła. Już nie w sferze jakiejś, prawda, wirtualnych opowieści, jak to niektórzy by może chcieli, tak? No ale faktycznie droga już za moment, ten ostatni odcinek z Bolkowa do Lubawki przez Kamienną Górę będzie budowany. Ja się z tego bardzo, bardzo cieszę i dziękuję wszystkim, którzy w to byli zaangażowani tak bardzo mocno. Tu pani powiedziała o pani poseł Marzenie Machałek, no, która przecież no, dzisiaj pani minister, tak, ale przecież Marzena jest kamiennogórzanką i zawsze, odkąd pamiętam, od momentu, kiedy w Kamiennej Górze wiele, wiele lat temu była wiceburmistrzem, zawsze za tą drogą chodziła, tak jak można powiedzieć w skrócie. Sama to powiedziała też w piątek, tak słyszałem gdzieś tam udzielając komuś wywiadu, że ona to uważa za jeden ze swoich największych w ogóle zawodowych sukcesów. Ja to rozumiem i ja też się z tego bardzo cieszę, ale dziękuję wszystkim. Ja dziękuję i pani poseł Witek i panu ministrowi Adamczykowi, który też, z czego bardzo się cieszę i może nawet tak więcej niż cieszę, ale jak spotkaliśmy się na tym placu budowy w Sadach, to sam, tak powiem z siebie, nie napominany przez nikogo, przypomniał i słyszałem to, że historia ta najbliższa budowy tego odcinka, czy decyzji w sprawie budowy tego odcinka Bolków-Lubawka miała początek właśnie w Kamiennej Górze w lutym czy w styczniu 2015 roku. Pamiętają Państwo, wtedy też na ten temat rozmawialiśmy, kiedy w Kamiennej Górze zorganizowaliśmy wizytę pana ministra Adamczyka z przedstawicielem ze strony czeskiej. To był pan minister Dan Tuk. Z ambasador Republiki Czeskiej był w Kamiennej Górze, więc zebraliśmy wszystkich, kogo tylko można było, żeby tą decyzję w sprawie budowy tego ostatniego odcinka drogi S3 przybliżyć. A było to zaledwie, z tego co pamiętam, chyba miesiąc po tym, jak zresztą przy pomocy pani Marzeny Machałek udało mi się razem z panią poseł wtedy jeszcze spotkać właśnie z ministrem Adamczykiem w Warszawie, gdzie po dosłownie krótkim spotkaniu na temat tego, że ten odcinek jest niezbędny, to pamiętam, jak się pan minister powiedział, to robimy, panie starosto, za miesiąc konferencję w Kamiennej Górze, zapraszamy Czechów i działamy, żeby coś się z tym stało. Także bardzo, bardzo się cieszę również, że powiat kamiennogórski ma taką zasługę, no powiat jako powiat i nasze starostwo, bo organizacja takiego przedsięwzięcia, tak powiemy, z dnia na dzień, z udziałem ministrów dwóch krajów, no też była dla nas jakimś wyzwaniem i bardzo, bardzo się cieszę, że udało nam się to zrobić. Wiem, że wszyscy byli zadowoleni i mówię, cieszę się z tego, że pan minister Adamczyk o tym pamiętał, że był tutaj w Kamiennej Górze, że ta historia rozpoczęła się w Kamiennej Górze.